Polacy za kołnierz nie wylewają. To dość powszechna i niestety chyba prawdziwa opinia. Sytuację pogorszył koronawirus, no bo wielu z nas, czy to ze stresu, czy smutku, czy może z nudów, bo restauracje i puby zamknięte, coraz częściej sięga po piwo, wino czy drinka i to nie tylko w weekendy i wieczorem. Niewielu zdaje sobie sprawę, że są to pierwsze kroki do nałogu. Pandemia to także szczególnie trudny okres dla osób, które starają się z nim walczyć. Takie specjalistyczne badania przeprowadziło Stowarzyszenie Ocaleni. Jakie płyną z niego wnioski? O tym mówił na naszej antenie w rozmowie z Małgorzatą Furgą, współautor opracowania, socjolog Jarosław Wypyszyński. My jako Stowarzyszenie Ocaleni przeprowadziliśmy badanie na grupie respondentów 648 osób, które ukazały nam, że faktycznie sytuacja z dnia na dzień niemalże pogarsza się osób, którzy są uwikłani w uzależnienia. Niestety wynika to z tej sytuacji, że te osoby zostały bez wsparcia systemowego. Jak prowadziliśmy pogłębione badania w tym zakresie, okazało się, że te osoby, pomimo tego, że są wspierane w sposób medialny, sieci, internetu, no to jednak nie są wspierane poprzez grupy samopomocowe. Obserwowaliśmy pewne tendencje, które pokazują, że te osoby nie mogą do końca uczestniczyć w tych trybach, które miały stworzone wcześniej, to znaczy no, pewien harmonogram dnia, pewien sposób spędzania czasu, realizację w hobby, kwestie pracy. Bardzo dużo osób zostało zamkniętych w środowiskach toksycznych, w swoich domach, bez żadnego ratunku, bez żadnej ucieczki i wentylacji emocji. No i to doprowadziło do pewnych takich już statystycznych danych, które możemy przedstawić, że już zdecydowana większość, około nawet 60%, jak zebrać wszystkie wskaźniki, które przedstawialiśmy osób, to są osoby, których sytuacja pogorszyła się już w przeciągu tylko 2 tygodni od tego pierwszego lockdownu. A ten cały negatywny niestety trend no, trwa do dziś i pogłębia się coraz bardziej poprzez to, że mechanizmy izolacyjne nadal funkcjonują, a wspólnotowość została bardzo mocno ograniczona. To, że wyjdziemy z pewnego kryzysu ekonomicznego, to raczej pewne, ponieważ no, widać, że jest pewien promień nadziei ku temu, żebyśmy sobie poradzili z pandemią ekonomicznie. Aczkolwiek zderzymy się z różnymi problemami, które teraz trochę są zamiatane pod dywan. Nie widać tego, co zaraz się wydarzy. To znaczy, no tutaj ja dostaję informacje już z badań jakościowych, że rodziny bardzo często mają wzmożoną agresję, jak nigdy. Jest jedna z największych liczb interwencji w rodzinach. Bardzo często tych statystyk się nie ukazuje. No i należy już zacząć myśleć o tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych w samorządach, które będą pracować nad systemowym opracowaniem rozwiązań. Należy też przeprowadzić diagnozę, nie tylko taką, którą my przeprowadziliśmy własnymi siłami, własnym sumptem, tylko taką naprawdę dużą diagnozę całej tej sytuacji, która się zadziała pod względem socjologicznym, medycznym, pod względem psychologicznym, psychoterapeutycznym, uzależnień. No u nas już no niestety nawet z bliskiego środowiska mamy różnego rodzaju takie informacje, że jeden przedsiębiorca nie wytrzymuje, popełnia samobójstwo, drugi nie wytrzymuje, popełnia samobójstwo, trzeci jest w szpitalu psychiatrycznym, czwarty zapił, piąty poszedł w narkotyki, szósty porzucił rodzinę. Ile tych rzeczy się zadziewa? O czym mówi socjolog Jarosław Wypyszyński, członek Stowarzyszenia Ocaleni. Tę rozmowę przygotowała Małgorzata Furga, a jutro mija dokładnie rok, kiedy w naszym kraju zanotowaliśmy pierwszy przypadek koronawirusa i niestety wszystko wskazuje na to, że pandemia tak szybko się nie skończy, a tym samym nie wróci nasz przedpandemiczny sposób życia. Jak sobie z tym radzić? Czego się wystrzegać? O tym rozmawiać będziemy właśnie teraz. Są z nami Adrianna Brzeźnia jak Misiuro, dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. Dobry wieczór. Paweł Sumera, współautor programu Ocaleni w TVP1. Mam nadzieję, że się także słyszymy, panie Pawle. Serdecznie pozdrawiam, bardzo mi miło. Witamy ciepło. I Robert Czorna, Stowarzyszenie Delta Życia w Trzeźwości w Szczecinie. Również kłaniamy się nisko, panie Robercie. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, jednocześnie mamy kolejne dane raportowe, z których wynika, że Polacy w 2020 roku wydali na alkohol prawie 40 miliardów złotych, czyli ponad 1000 złotych na głowę. To więcej niż rok wcześniej, głównie przez 10% wzrost akcyzy, ale także przez wspomnianą przeze mnie pandemię. Co więcej,
coraz częściej sięgamy po alkohole wysokoprocentowe, nawet jeśli one są jakościowo lepsze. Takie są fakty. Jak to spróbować skomentować? Jaka może być pierwsza refleksja? Adriana Brzeźniak-Misiura. Proszę Państwa, tutaj są dwie kwestie, które należy omówić. Po pierwsze, wzrost spożycia alkoholu w okresie pandemii dla osób, które wcześniej nie były uzależnione, może oczywiście w przyszłości przełożyć się na wzrost liczby osób uzależnionych. I oczywiście tak może być, ale wcale nie musi. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które już są uzależnione, to faktycznie możemy zauważyć, że pandemia jest to czas, w którym te osoby miały bardzo utrudniony dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Zauważyliśmy, że osoby coraz częściej do nas dzwoniły, mailowały, przychodziły, prosiły o tą pomoc. Tak samo rodziny prosiły o tą pomoc. Natomiast my jako Szczecińskie Centrum staraliśmy się temu oczywiście sprostać. Staraliśmy się w miarę swoich możliwości umożliwić dostęp do pomocy terapeutycznej. Wiemy, że w przyszłości tak naprawdę pomoc tym osobom, zarówno grupie pierwszej, o której mówiłam, czyli osobom, które jeszcze nie są uzależnione od alkoholu, a także grupie drugiej, osobom, które są już uzależnione od alkoholu, w przyszłości będzie problemem bardzo złożonym, ponieważ tak naprawdę pandemia nie jest stanem obojętnym dla nas wszystkich. Tak? My tu mówimy ściśle o nadużywaniu alkoholu, natomiast proszę nie zapominać o tym, że odosobnienie, brak relacji społecznych, a także to, że żyjemy w warunkach nienaturalnych, szczególnie młodzi ludzie, będzie powodowało w przyszłości to, że będziemy mieli różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, problemy ze sobą. Dlatego też wydaje mi się, że powinniśmy na ten problem spojrzeć bardzo szeroko. Nie tylko z perspektywy spożywania alkoholu, ale także z perspektywy osoby, jednostki i całego otaczającego świata, tak, który teraz jest nienaturalny dla nas wszystkich. Uważam, że jest to nienaturalna sytuacja. Nie umiemy się w niej odnaleźć i tak naprawdę każdy szuka dla siebie jakieś rozwiązania. Dla niektórych osób niestety alkohol jest tym rozwiązaniem. I teraz rola samorządów, rola nas wszystkich, żeby tym osobom właśnie pomóc. Szanowni Państwo, w skali ogólnopolskiej statystyki są zatrważające. Nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5 miliona Polaków, a w rodzinach z problemem alkoholowym żyje od 3 do 4 milionów osób, z których połowa to dzieci. Jednocześnie jeszcze przed pandemią polski model radzenia sobie z problemem alkoholowym był, mówiąc eufemistycznie, na krawędzi przepaści. Z roku na rok piło się coraz więcej, aż doszliśmy do ponad 11 litrów czystego alkoholu na głowę mieszkańca, a to więcej niż w czasie stanu wojennego. Paweł Sumera, współautor programu Ocaleni w TVP1. Czy my jesteśmy bezradni, jeśli chodzi o problem i rozwiązywanie problemu alkoholowego, zwłaszcza w dobie pandemii, o czym mówiła także pani Adriana Brzeźniak-Misiura? No, ja mogę powiedzieć to z punktu widzenia człowieka, który doświadczył, powiedzmy, tego problemu alkoholowego na sobie, tak? I zmagając się z tym, korzystałem z wielu tych, tutaj mówiła ta pani przede mną, o tych różnych formach pomocy i oczywiście terapii i tak dalej. To było kilkadziesiąt lat temu, ale nieważne, to doświadczenie sobie noszę i też to doświadczenie pokazało mi, jak bardzo trudno jest ludziom dzisiaj, którzy zostali w dramatyczny sposób oderwani nagle od tej pomocy, grup samopomocowych, terapii, czy stacjonarnej, czy takiej dochodzącej, gdzie nagle ludzie znaleźli się bez jakichkolwiek możliwości radzenia sobie z tym. Czy jest sposób na to, żeby ktoś, kto chce i pragnie szukać tego ratunku dla siebie, to oczywiście jakieś tam formy znajduje i tutaj bardzo szybko został ten internet adoptowany na te potrzeby. No ale to jest sytuacja, jest tak jak tutaj pan mówił na początku o tych statystykach. Ja gdzieś wczoraj widziałem statystykę, która podawała, że ponad 400 kobiet ginie w wyniku przemocy domowej w ciągu roku. To są przerażające liczby i one mówią o tej sytuacji w tej pandemii. Natomiast dobrze jest, że my możemy w jakiś sposób tworzyć takie platformy gdzieś, gdzie możemy z tymi ludźmi współpracować i dawać im jakąś szansę. I my robiąc ten program, jak dostajemy mnóstwo właśnie też pytań o pomoc, wołania o tą pomoc i stąd też szukaliśmy jakiegoś rozwiązania na to, żeby tym ludziom w jakiś sposób pomóc. I utworzyliśmy na serwerze takim Discordzie taki serwer, gdzie w tej chwili to już jest prawie instytucja, gdzie są zamknięte terapie, gdzie nasi przyjaciele terapeuci prowadzą. Nie wyręczamy oczywiście tutaj służby zdrowia, ani Narodowego Funduszu Zdrowia w tych
tych sytuacjach, ale te bieżące sprawy, które są na tych grupach zamkniętych, są tam rozwiązywane przez pod okiem terapeutów. I to jest jakby jeden ze sposobów na to, żebyśmy tym ludziom w jakiś sposób pomagali. Panie Pawle, to jest niezwykle ważne, ale mówimy tutaj o grupie osób, która albo czuje, że tej pomocy potrzebuje, albo o grupie osób, której najbliższa rodzina, najbliżsi przyjaciele zwrócili uwagę, czy udowodnili, albo zachęcili do tego, by tej pomocy szukać. Ale mam wrażenie, drodzy Państwo, i chciałbym o to zapytać także pana Roberta ze Stowarzyszenia Delta Życia w Trzeźwości, że wielu z nas w dobie pandemii po prostu zapija stres, zapija nerwy i wcale nie uważa, żeby był to jakiś problem, mówiąc najkrócej. Co więcej, różnego rodzaju rozwiązania legislacyjne sprawiają, że zamiast tak zwanych małpek na przykład, sięgamy po... Bugarki. No właśnie. A są tacy, którzy nie mówią, że mają połówkę w związku, tylko 0,7. No i niestety prowadzi to do takich, a nie innych statystyk, o których rozmawialiśmy, ale też daje się rozpętować sytuacją taką, że gro osób w ogóle nie widzi najmniejszego problemu i jeśli się pojawia fundamentalne pytanie, może nie pij tyle, nie możesz codziennie pić, masz problem z piciem, no to pada odpowiedź, ale przecież ja nie mam problemu z piciem. Takich sytuacji mamy coraz więcej, takich osób też mamy coraz więcej, prawda, panie Robercie? Tak, muszę się zgodzić tutaj z panem i z przedmówcami. No, cechą jakby charakterystyczną choroby alkoholowej czy innych uzależnień jest to, że osoba, którą to dotyka, jest jakby... Znaczy najmniej sobie z tego zdaje sprawę, tak? Dociera do niej taka świadomość, że być może to moje picie, czy nadmierne, czy już takie zmierzające ku uzależnieniu, jest szkodliwe. Nie tylko dla osoby, która w ten sposób funkcjonuje, ale też i najbliższej rodziny. No, tym się to charakteryzuje. W związku z tym, że nie uczy się nas radzenia sobie z trudnymi emocjami, a na pewno w takiej sytuacji jesteśmy od ponad roku, ma wpływ też na to, że sięgamy po środki, które są jakby najbardziej dla nas znane. Czyli zapijamy stres gdzieś, robimy rzeczy, które w normalnie funkcjonującym czasie byłyby może bardziej rozłożone w czasie. Niepewność tych naszych dzisiejszych, powiedzmy, czasów ma też bardzo duży wpływ na to, jak reagujemy z otaczającą rzeczywistością i myślę, że tu wszystkie możliwe sposoby, które prowadzą do tego, żeby osoba, która zaczyna pić w sposób nadmierny czy ryzykowny, powinny być jakby wdrażane, tak? Aczkolwiek, tak jak mówiłem, no ta osoba, której dotyczy problem, czy nadmiernego picia, czy pójścia w taką stronę właśnie nadmiernego, ryzykownego picia, no jest najmniej tego świadoma. Tym się charakteryzuje właśnie ta choroba i z własnego doświadczenia wiem i z pracy z ludźmi, którzy zwracają się do nas o pomoc, wiemy, że jest to bardzo, bardzo trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie często ludzie przebywając w odmiennych warunkach niż w dotychczasowym życiu, no nie radzą sobie z tymi emocjami. No więc właśnie, drodzy Państwo, tym bardziej, że mamy pewien trend w związku z tym, że dotychczasowe restrykcje i pandemia sprawiły, że nie mogliśmy pójść do restauracji, do pubu, do klubu. Bardzo popularną metodą picia alkoholu stały się różnego rodzaju portale społecznościowe, komunikatory w zasadzie powinienem powiedzieć, począwszy od Skype'a na różnych innych nowinkach technologicznych kończąc, gdzie ludzie po prostu umawiali się z flaszką, siedząc przed laptopem czy przed ekranem swojego monitora. No i kiedy dochodzi do takich sytuacji, zastanawiam się, jak szukać pomocy. Nie ma też pewnie spotkań grup AA. Dotarcie do specjalistów jest utrudnione. No i chyba też taka forma kontaktu online pozostaje, panie Adriano. Czy są jakieś inne możliwości?
Szczecińskie Centrum przez okres praktycznie całej pandemii dysponowało terapeutami, którzy jednak osobiście spotykali się z osobami, które oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, bo widzieliśmy taką potrzebę, dlatego robiliśmy to. Oczywiście grupy wsparcia na początku nie funkcjonowały, teraz pomalutku zaczynają wracać. Mogli z nami się nasi klienci kontaktować e-mailowo i telefonicznie. Nasz telefon zaufania, muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku i na początku tego bił rekordy popularności. I muszę to jedną rzecz tylko zauważyć, że niestety zauważyliśmy jeden trend, że nie tylko alkohol, ale niestety uzależnienie mieszane się pojawiło. To znaczy zauważyliśmy, że bardzo dużo osób narkotyki zaczęło łączyć z alkoholem. Dopalacze czy też leki. No coraz częściej i coraz młodsze osoby. To jest bardzo niepokojące. No, przyglądamy się temu tak naprawdę, bo zauważamy, że dużo młodych ludzi do nas właśnie przychodzi o tą pomoc. Dzwonią, mailują, piszą. Tak jak pan słusznie zauważył, czy na Skype'ie, czy na innych komunikatorach kontaktują się z nami. Częściej kiedyś to my wychodziliśmy do młodych ludzi, a teraz zauważamy ten trend odwrotny, że oni szukają kontaktu z nami. Oczywiście alkohol często jest tym pretekstem, aczkolwiek jak dobrze poszukamy i dobrze porozmawiamy z nimi, to okazuje się, że nie zawsze on jest głównym, że tak powiem, powodem kłopotów tych młodych ludzi, tak? Mhm. On jest jakimś próbą rozwiązania ich problemów, natomiast tak naprawdę ta samotność, odosobnienie, to co mówiłam wcześniej, brak tych relacji społecznych, naturalnych, które powinny w tym okresie być, powoduje to, że oni sięgają po narkotyki, alkohol czy inne rzeczy. Paweł Sumera, co można poradzić bliskim? Na co mają zwracać uwagę, jak po pierwsze dostrzegać problem, a po drugie próbować go rozwiązać, to znaczy zachęcać kogoś albo do terapii, albo do powstrzymania się na jakiś czas, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście pojawił się już istotny problem. Co robić? No to jest trudne, to już mówił przedmówca o tym systemie iluzji i zaprzeczenia tak mocno rozbudowanego u osoby uzależnionej, że tam trudno się jest przybić i z tą informacją. No, ten program, który my robimy w telewizji, on też tych informacji zwrotnych pokazuje, że wielu ludziom się otwierają oczy, że oni żyją w takiej sytuacji. No bo po pierwsze trzeba zobaczyć, że to jest problem, a potem trzeba szukać pomocy. I najczęściej no to tej pomocy potrzebuje ta osoba współzależniona, bo ponieważ ta strategia postępowania wobec osoby pijącej no, nie przynosi skutku, nie? Te wszystkie działania, tam straszenia, przysięgi męża czy coś, czy odwrotnie, to tam już nie jest ważne w tych układach partnerskich. Natomiast czy nawet matka, syn, ojciec, syn, no bo to w różnych konfiguracjach może się ten problem pojawiać. No ta strategia jest nieskuteczna i tutaj trzeba tą strategię zmienić postępowania. No to jest trudne, oczywiście my będziemy zbierać pewno owoce tego czasu, który tutaj jest, bo dzisiaj to jest takie troszeczkę wróżenie z fusów o tym, to co mówiła pani tutaj, zgadzam się z tym, bo wiele osób młodych tutaj no, nie ma szkoły, nie ma jakichś tam rzeczy gdzieś tam realizowania się z pasji, rozwijania i tak dalej. No to wszystko przyniesie konsekwencje i jakieś one będą w przyszłości, zobaczymy, czas pokaże. Natomiast no, co może robić ta osoba najbliższa? No szukać pomocy. No są te centra pomocy kryzysowej. Przy każdej gminie działają takie ośrodki. Tam szukać, dzwonić, pytać, wychylać się. Nie zmuszać tej osoby pijącej, ją zostawić już, żeby ona w jakiś sposób tam ponosiła konsekwencje tego swojej choroby i pozwolić jej się może czasem rozbić o to dno, ale i szukać pomocy dla siebie. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Trzeba wyjść spod tego klosza wstydu, czy zakłamania, czy jakiegoś takiego wyciszania tego, że pod własnym, gdzieś tam no, pod za zamkniętymi drzwiami, tylko wyjść i po prostu szukać pomocy, porozmawiać z kimś, kto może w jakiś sposób ukierunkować i pomóc też znaleźć ten tą. No bo też wiadomo, że pewnych nawyków się nie zmieni tak kliknięciem palca. To jest proces i z tymi ludźmi trzeba pracować potem. Czy to jest żona, czy matka. Nie bać się tego, że trzeba iść. No po prostu, jeżeli chcemy ratować te matki, nieraz nieświadomie kopią tym swoim synom grób i po prostu swoim postępowaniem chroniąc go przed jakimiś tam konsekwencjami tego swojego alkoholizmu, czy postępującej choroby. Im wcześniej to się zrobi, tym łatwiej będzie w jakiś sposób wpłynąć potem na poprzez zmianę tej strategii postępowania wobec syna czy tam męża do zmiany jego nastawienia i przyjęcia też przez niego odpowiedzialności za chorobę. Jednocześnie też, drodzy Państwo, ważna informacja. Mamy 4 minuty, by spróbować spuentować naszą sytuację. A jak zniechęcić do picia, panie Robercie?
Oj, na to to chyba nie ma recepty. Być, znaczy powiem w ten sposób, że osoba, która ma problem z alkoholem, nawet jeżeli doświadcza już z tego tytułu jakichś deficytów, gdzieś tam to nadużywanie alkoholu ma dosyć istotny wpływ na to, jak funkcjonują w życiu codziennym, w rodzinie, w pracy, to jest, tkwi w tym swoim balonie, który jest taką barierą ochronną i nawet ewidentne przykłady tego, jak sobie niszczy życie, no nie są przykładem na to, żeby gdzieś zajął się swoim problemem. Być może jest taka pokazanie takiemu człowiekowi, czy zetknięcie go z ludźmi, którzy mają ten problem jakby za sobą, są ileś lat już nie piją, ileś lat funkcjonują już jako trzeźwe osoby, być może taki pozytywny przykład, tak? Czyli nie straszenie konsekwencjami, bo tak jak mówił tutaj pan Paweł, nie przynosi to rezultatu, raczej odwrotny może wręcz efekt. Być może takie pozytywne przykłady są bardziej jakby takim punktem do zmotywowania do tego, żeby osoba zauważyła swój problem. Ja jeszcze chciałbym tylko dodać, że w tym poprzednim roku, z tego co myśmy zdążyli zauważyć w stowarzyszeniu, to nawet osoby o mocno ugruntowanej trzeźwości, kilkunastoletniej, w tej chwili też zaczynają jakby mieć zwiększone zapotrzebowanie na tradycyjną formę uczestnictwa właśnie w grupach samopomocowych czy w terapii, tak? Czyli jest to bardzo niebezpieczny czas, nawet dla tych osób, które można byłoby mniemać, że mają ten problem już za sobą. A one jednocześnie będą się nasilać, bo pandemia cały czas trwa i pewnie jeszcze trochę z nami będzie. Już naprawdę bardzo krótko, Adriana Brzeźniak-Misiuro, proszę przypomnieć, gdzie szukać pomocy w Szczecinie. Zapraszamy Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Tam również funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dąbrowskiego 2223. Na stronie internetowej znajdziecie Państwo wszelkie informacje i jak na Skype'a z nami się połączyć i telefon, i mail. Zapraszamy serdecznie i pamiętajmy, że choroba alkoholowa to jest choroba, która dotyka nie tylko osobę pijącą, ale całą rodzinę. Dlatego zgłaszajcie się Państwo, spróbujemy Państwu oczywiście pomóc. Drodzy Państwo, tym ważnym apelem, ważnymi adresami kończymy nasze spotkanie. Przypomnę, byli z nami Robert Czorna, Stowarzyszenie Delta Życia w Trzeźwości w Szczecinie. Rozumiem, że do Waszego stowarzyszenia też ewentualnie można się uśmiechnąć, mówiąc kolokwialnie, i szukać pomocy. Panie Robercie, już naprawdę bardzo krótko. Tak, mamy własną stronę delta.szczecin.pl. Tam wszelkie informacje można znaleźć. Polecamy ten adres. Paweł Sumera, współautor programu Ocaleni w TVP1. Również ten adres, panie Pawle, polecamy, bowiem i wy pomagacie. Tak jest. Ocaleni TVP. Szukajcie nas. Mamy fanpage, mamy też strony w internecie i wszystkie informacje można tam znaleźć. Paweł Sumera, gorąco dziękuję. I była z nami także pani Adriana Brzeźniak-Misiuro, dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.